Witajcie, jestem Gargamel i zapraszam na naszego zajebistego sztosa. W dzisiejszym filmie udowodnię wam, że podróże w czasie istnieją, a najprzeciętniejsze dziewczynki na świecie nie rozumieją trendów. Dzisiaj przychodzę do was takim, myślę, że dosyć gorącym tematem. Gorącym tematem. Ten temat był gorący może jakieś 2 lata temu. Ale oczywiście nasi podróżnicy w czasie polskiego YouTube'a właśnie odkryli i muszą szybko wskoczyć na hypowóz. Witam państwa na 20 nocy YouTube'owo-kabaretowej. Dzisiaj powiemy ten sam żart o zasłanianiu twarzy i kucaniu. Tumblr. Więc dzisiaj poruszę temat mody na bycie tak zwaną Tumblr Girl. To nie jest Tumblr Girl. To jest mam internet i mieszkam na wsi girl. To jest podróbka podróbki. To jest najgorszy przykład, jaki mogłaś znaleźć w internecie. No ale posłuchajmy, co według naszej bohaterki definiuje Tumblr Girl. Superstary. Buty stworzone w 60. Sexy playboy. Kurtka zwana bomberką. Kurtki tworzone w tej formie od lat 50. Topka z daszkiem. Spodnie z dziurami. Za moich czasów Tumblr Girl było czymś innym, ale że nomenklatura się zmieniła, to teraz ten termin dotyczy tylko małej grupy kobiet korzystających z Tumblera. Kobiet, które jakby miały pistolet z jednym nabojem i musiały wybrać, czy zabić Drake'a, czy Brysona Tillera, to strzeliłyby sobie w głowę. Na początku jeszcze zaznaczę, że ten filmik nie ma na celu nikogo urazić. Ho, już czułem się urażony, no ale ten tekst zmienił wszystko. Serio, czemu twórcy, mówiąc coś, co wiedzą, że może urazić, zamiast stać mocno przy swoich przekonaniach, to się tak rozsmarowują. Kolejna warstwa normizmu. Mi się ten styl podoba, tylko po prostu jak wszyscy się tak samo ubierają, to jest po prostu ciężko ludzi rozróżnić. Trudno rozróżnić. To ludzie już nie są osobami. Ludzie są ubraniami, które noszą. Dobrze, to zróbmy krótki test. Wskaż kobietę na tym zdjęciu. Płeć to tylko społeczny konstrukt. Jeśli podoba ci się ten styl, to jaki jest tutaj problem? Problemem jest to, że więcej osób niż ja lubi ten styl. Wszyscy używają telefonów, już nie wiem kto jest kim. Przestań oddychać, ja pierdolę, już wszyscy oddychają, dajcie spokój. Będzie mi trochę ciężko o tym mówić, ponieważ Superstar ja sama posiadam, ale powiem wam szczerze, że gdybym drugi raz się zastanawiała nad kupnem butów, na pewno wzięłabym inne, takich, których nikt nie będzie miał. Mój skarbie. Wiecie co zrobić, kiedy coś się wam podoba i wszyscy to mają? Kupić coś brzydkiego! Za każdym jebanym razem, kiedy pojawia się jakiś trend, wychodzi grupka osób krzycząca: bądź sobą, nie podążaj za trendami! W tym samym momencie mając na sobie jakieś szmaty z sieciówek. Twoja iluzja bycia sobą szybko pryśnie, kiedy zorientujesz się, że masz na sobie sweterek, który ma również jakieś parędziesiąt tysięcy osób na świecie. O, a może to nie ubrania tworzą ciebie, a ty tworzysz ciebie. Jak może niektórzy z was wiedzą, jestem z Krakowa. I wszystko jasne. Bo wiecie, rozumiecie, Warszawa, Kraków, to taki mem! I szła sobie grupa turyści i wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że każdy, dosłownie każdy z nich miał Superstar białe w czarne paski. Wyobraźcie to sobie teraz i uwierzcie mi, bardzo dziwnie to wyglądało. W sumie to mogło nawet fajnie wyglądać, całkiem zabawnie. No ale kto by pomyślał, że grupa ludzi może mieć takie same buty? Buty, które sprawiają, że w Chinach zaczyna brakować już dzieci. Moda na czapkę z daszkiem zrobiła się dopiero tak naprawdę w tym roku. Kanye, Tumblr Girl. Bryson, Tumblr Girl. Seba, przestań reblogować te ręce z żyłami i złaź na piwo. Trzeba spojrzeć na to, że lata w Polsce są coraz cieplejsze i każdemu z nas przyda się jakieś nakrycie głowy. Zdajesz sobie sprawę, że te czapki są bardziej noszone ze względów estetycznych, a nie funkcjonalnych? Bo czuję się, jakby musiał tłumaczyć, co to jest mem. Znowu. Rzeczy, które stają się popularne, zaczynają nam się podobać w tym samym czasie co innym, ponieważ dopiero kiedy one się stają właśnie popularne, my dowiadujemy się o ich istnieniu i sami chcemy je posiadać, ponieważ nam się zaczynają podobać. To nie może ci się podobać coś, kiedy o tym nie wiesz? Czekaj, to tak jest ze wszystkim. Własny styl to jest coś, co się ceni w dzisiejszych czasach, ponieważ mało kto go ma. Oj, ten cytat Coco Chanel, o kurwa! Własny styl się ceni, kiedy jest dobry, a nie kiedy jest własny. Nieważne nieważne jak ekstrawagancko byś się nie ubrała, to twój styl gdzieś wpasuje się w jakiś trend. To jest nieuniknione, więc pomyśl sobie szalony koncept. Ubierając się w ramach danego trendu, możesz nadać pewien spin temu trendowi i stworzyć coś swojego. I być sobą. Często jest tak, że boimy się eksperymentować z kolorami, krojami czy też materiałami, ponieważ boimy się właśnie tego, że możemy zostać niezaakceptowani przez innych. Dlatego teraz my nie akceptujemy ludzi, którzy chcieli być akceptowani, bo to logiczne. Mogę wam gwarantować, że własny styl to jest tylko i wyłącznie powód do dumy. To są najgorsze typy kłamstw. Polska jest najlepsza, bo ja jestem z Polski. To, że coś jest twoje, nie znaczy automatycznie, że jest dobre. To nie znaczy kompletnie nic. Teraz już nawet chłopcy podbierają tą modę właśnie na bycie taką Tumblr girl. Nie wiem, jak bluza pigal i skórzana kurtka wpisują się w trend, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale twoje pojęcie Tumblr, spódniczki z American Apparel, crop topy, białe buty, warkoczyki, czapki, Adidas, Nike, Champagne Papi o 3:00 w nocy i zdjęcia wyglądające jak screeny ze Snapchata. Twoje pojęcie o tym wszystkim jest tak powierzchowne, nie masz pojęcia o kontekstach, ale o tych kontekstach pewnie nie ma pojęcia też większość osób ubierająca się tak w Polsce. Internet coraz bardziej kształtuje modę i do niej przenika i pewnie usłyszycie o tym za kilka lat, no bo wiecie. To, że tak się ubieracie, także tak lubicie się ubierać, to nic złego, tylko po prostu teraz każdy tak lubi się ubierać. Ilość komentarzy pod tamtym filmem o treści mniej więcej: mam super stary i nie jestem Tumblr girl, bardzo mi się podobają te buty, ale bardzo bym ich nie chciała już mieć, bo wszyscy je mają. To jest tak kurwa przerażające. Jak coś ci się podoba, to noś to i spraw, że to jest coś twojego. Jak coś ci się nie podoba, to tego nie noś. Musicie mieć zajebiste problemy z identyfikacją samego siebie, mówiąc takie rzeczy. Normiki, mody. I w ogóle nie chciałem ruszać filmu Krystiana Kasowicza, bo to jest kurwa dramat. Podsumuję to wszystko komentarzem: a co to jest te tumbry? I jak zwykle zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka oraz Snapchata. I nie bądźcie jacyś niemili, bo tamten filmik był robiony w dobrej wierze i rozumiem przekaz, że warto mieć swój styl. Nie dostałem raka. No chyba, że u Kasowicza. No musiałem bronić moich Tumblr girls, no bo...